Tego chodnika naszego, czy gmina jakieś starania takiego szczęścia poczyniła wobec starostwa, no bo pieniądze przeznaczone, materiał zakupiony, do końca roku trzeba to, jak to się mówi, zwrot z gminy, gmina dostała za wykonanie 16 roku, czy jakieś naciski, bo my naciskamy starostwo, a... Znaczy no naciski w formie tego chociażby przy negocjowaniu tych ustaleń dotyczących małych i dużych, no ciągle pytamy. Nie mamy czegoś takiego jak ostatnio nie mamy, no bo tak to te pisma były wysyłane chociażby wtedy, kiedy był ustalany ten zakres projektowy. Myślę, że możemy z takich sesji przekazać sygnał, że poruszono temat do braku realizacji chodnika. Bo ja może coś... I zobowiązań starostwa w roku 2016. Bo ja starosta u nas był na drodze powiatowej z Wierzyńcu pierwszym i drugim, bo tam projekty są robione na tą budowę. I przedstawię, że jest po spotkaniu z wójtem i jakieś tam wójt ze starostą czynił rozmowę, czy to jest prawda, czy nie. No bo pewne ustalenia były wcześniej, że w trakcie budowy tej drogi na 3 maja będzie robione też obrzeże. Teraz pan starosta się z tego wycofuje, twierdząc, że jakieś tam ustalenia z panem wójtem były, że to będzie przy kanalizacji będzie to z powrotem usuwane, że jest to takie no troszeczkę niepotrzebne. Czy pan starosta rzeczywiście rozmawiał z wójtem na ten temat i jakieś tam ustalenia padły, czy to jest takie jednostronne? Deklaracja pana starosty. Na pewno, że nie rozmawiali o tym, że trzeba robić chodnik i się z tego wywiązać. Nie było rozmowy na temat szczegółów, czy tam będzie obrzeże, czy krawężnik ma być 20 cm nad asfaltem, czy 15. Czy w ogóle ma być, to nie chodzi o to, bo... Natomiast to znaczy dobrze byłoby, żeby to rozmawiać przy staroście. No też właśnie. Dlatego, że często jest też tak, że używa się takich argumentów, że gmina zgłasza, że tam będzie zbudowana kanalizacja. O to, że będzie kanalizacja w Zwierzyńcu i planowana jest kanalizacja, wiadomo już od jakiegoś tam czasu. W zasadzie w każdej wsi kiedyś będzie kanalizacja. Na dzisiaj to, co państwo też wiedzą na bieżąco, mamy praktycznie zakończone mapy. Przystępujemy też do rozmów związanych z technologią, czy z techniką wykonania projektu, tak sieci, jak i czy to już będzie miało wpływ taki, że trzeba dobudowywać kolejny reaktor, czy myśleć o kolejnym reaktorze tu na terenie opuszczalni. Natomiast ja nie dyskutuję z panem starostą, gdzie ma co być. Są pewne standardy dróg powiatowych, jak powinny być wykonane. Są standardy bezpieczeństwa, jak powinny wyglądać pobocza. I projektanci według tych wytycznych powinny to robić. Oczywiście w tym roku jest tam taka pierwsza chyba inicjatywa starostwa, kiedy zapraszają nas na ogląd przed projektowaniem. Bo tak to dostajemy, a to dowiadujemy się, że jest zrobiony projekt, tak jak to było robione, ta droga powodziowa Opatów w Złowowice, nikt z nami szczegółów nie uzgadniał. Jeżeli to jeszcze jest w takim terenie, tak jak to wyszło akurat tu na styku Opatowa Złochowic, że tu jest dużo lasu i nie ma zabudowy, proszę bardzo, a w dalszej zabudowie chodniki, przynajmniej po jednej stronie, były, to nie rodzi to problemu. Natomiast zakres projektowy, zakres działania ustala inwestor, czyli starostwo. I my możemy wnioskować o to, żeby to uwzględniać. Natomiast piłka leży po stronie tego, który za to płaci. No, ale my jesteśmy też... Nie, ja nie mówię, że się nie wymagam. Tylko dlatego mówię, pierwszy raz, kiedy przed w ogóle rozpoczęciem procesu projektowania poszedł sygnał do gminy, że... Ale to był sygnał taki, że jesteśmy w Wilkowiecku, czy ktoś może przyjechać do Wilkowiecka albo do Zwierzyńca. Ja w Katowicach, pan Jacek gdzieś tam, no i... Nie było możliwości. Tak, na odczepne tylko. Nie mamy spotkania. No nie. Zresztą, ja nie wiem, co byśmy tam mogli wnosić, jeżeli to jest przed... Na etapie projektu. Na etapie, kiedy jeszcze nawet starostwo nie podpisało chyba projektu na jest wykonawca. Jest wykonawca już. To było, chyba, ale wtedy spotkanie. Na ten moment to było... Spotkanie było z wykonawcą projektu już teraz. No być może tak. No, tak. I ustalenie. No 3 maja konieczki do końca. Prośba. Bo wcześniej zgłaszała się nam jeszcze przed sesją pani radna z izb rolniczych, właśnie chciała z uwagi na to, że jej się bardzo śpieszy, chciała jako pierwsza zabrać głos. Ja to pana wójta chciałam zapytać o, czy w ogóle są inne kwestie.
i bezpieczeństwa dojścia dzieci do szkoły tutaj do tego publikacją. Bo rozmawiałam z panią dyrektorą, ona mi nawet sama zgłaszała, że pisała pisma do was, do powiatu i jaki jest właśnie odzew. A tak w ogóle przy okazji tej budowy drogi, czy by tam nie można namalować tych pasów, jakichś znaków postawić ograniczających, nie wiem, prędkość, tonaż, czy w ogóle nawet nie ma znaku na drodze gminnej, bo już nie mówię o powiatówce, że tam z tamtej strony będą wychodziły dzieci. One sobie biegają, hasają jak same chcą. Chciałabym zapytać o pomarkę. To znaczy tak, ja sobie w szkole przekazaliśmy do zarządu dróg powiatowego, natomiast będziemy męczyć znowu z kolei zarząd przewozu zarządów, żeby wymyślili rozwiązanie. Tam jest dość szczególny teren, bo jest bardzo wąsko, zabudowane, tam za bardzo nie ma gdzie się... Ale są metody, które chociażby, proszę, powinny podnieść bezpieczeństwo, nawet wydzielenie z jednej strony do przejścia. Ale postawienie znaku, czy postawienie w ogóle znaków, bo ja już rozmawiałam z Tomkiem, Tomek mówi, że to tam jakieś... Ale są znaki. Ale nie ma, Tomek, no nie opowiadaj, nie ma znaku na drodze gminnej, że tam jest szkoła, że stamtąd pójdą dzieci, tylko jest przed szkołą. Ja mówię na gminnej. Tam nie ma gminy. Gminna łączy się z powiatówką, tak? Nie ma gminy. No to pytajcie. Nie ma znaków tutaj na tej naszej drodze obecnej gminnej, że tam będzie, że tam jest szkoła, prawda? Nie ma ograniczenia tonażu. Ja wiem, wszyscy dobrze o tym wiedzą, że w poniedziałek rano to jest ruch straszny ze względu na to, że ITD stoi koło Kresowej i wszyscy jeżdżą tędy. Także to też jest takie ważne. Dzieci jeżdżą, no jak same chcą. Znaczy powiat wie, myślę, że jeszcze z panią dyrektor, albo ona sama miała zrobić, że do naczelnika ruchu drogowego komendy policji wystąpił do tego z taką oceną bezpieczeństwa. To wtedy jakby policja po prostu zawiązkowała do zarządcy drogi, to... Ale mamy przedstawiciela Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, bo myślę, dobrze, niechętnie. Aha, jeszcze jedno pytanie. Znaczy nie wypowiadam się za to. Może być też również zamontowane lustro w Wilkowiecku jest i bardzo dobrze się sprawuje. To też wymaga tego, który zarządza drogą i tej oceny takiej bezpieczeństwa. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tak zwanym międzyczasie właśnie wspomniany dodał pan radny. Czyli podstawowe znaki. Przede wszystkim dziękuję za duży dotarł. Dziękuję bardzo za tego. Podstawowe znaki tam są, czyli ten jak to Jasi, Agatka tam jest i przy na drodze Opatów Wilkowiecko. Zaraz przy skrzyżowaniu jest po prawej stronie. W drugą stronę jest na samej górce. Sam osobiście to sprawdzałem. No to nie ma tej Agatki z lizakiem, tej taki na żółtym tle. Ale nie przysługuje tutaj tego. Ja już się pytałem o to, pan radny Pośpiech już zwracał na to uwagę. Jedynie kwestia jest tego, że z panem radnym Pośpiechem wałkujemy temat przejścia. Nie? Kwestia jest tylko taka, że tak jak pan wójt zwrócił uwagę, zaraz przy ulicy Kościuszki teoretycznie nie ma gdzie nawet odmalować na tej drodze przejścia dla pieszych. Znaczy przejście takie wzdłużne dla pieszych. Bo ta droga jest ciut za wąska. Później dalej można by te rowy zasypać, chodniki, to wszystko. Tak samo jest z przejściem dla pieszych na ulicy Kościuszki. Że rozmawialiśmy z panem dyrektorem, on mówi, żeby wymalować przejście dla pieszych, na drugiej stronie musi być wyłożona, utwardzona powierzchnia. Nie może tak być, że przejście dla pieszych przechodzi się na drogę kosztową. I co jeszcze za tym idzie, wszystko to musi być projekt. Byliśmy, jak była tutaj ta objazdowa Komisja Bezpieczeństwa, byli właśnie tutaj na tym skrzyżowaniu. To jest nie problem. Największy problem jest wzdłużne przejście po ulicy Szkolnej w stronę gimnazjum. Tutaj przez te 30 metrów. No tam jest, tam lepiej się drogę. Jest zabudowa. Nie mam zasady, żeby zrobić tutaj rower, są przy drogach krajowych, nie takie po prostu barierki, nic z takimi, wiadomo, słupki, biało-czerwone, to jest barierka. Ale tam jest wojziutka, tam nie ma gdzie przejechać. Mało tego, pan, który tam mieszka, nie będę tam z nazwiska, dość często zostawiam samochód sobie na tym miejscu, na najwyższym miejscu. Policja zwróciła mu uwagę, że ma swój plac, za tym swoim placem zabudowy, żeby tam zostawiał ten samochód. Bo naprawdę samochody ciężarowe, czy nawet autobusy PKS-ów, jak nie, jeszcze nic tam nie stoi, jest jeszcze jakoś tam względnie. Jeżeli ktoś tylko zostawi tam samochód, no jest katastrofa. No jest takie polskie gardło. Ja mam nawet taki był śmieszny projekt. Jedna osoba mi powiedziała, żebym przepuścił przejście dla pieszych przez swoją działkę. Ale
Jeżeli będę wiedział coś wszystko w tym względzie, na pewno przekażę Państwu to do tego. Sam za tym chodzę, Pan Radny Pośpiech też za tym chodził. Dziękuję Państwu. Pan Radny Żalcu prosił. Proszę Państwa, tak się jakoś jeszcze składam, że w tym naszym powiecie są te same problemy, nie? Jak dotyczy to drogi powiatowej, to próbę nie do rozwiązania. To jest po prostu taki moment po prostu naszych władz powiatowych. Jeżeli po prostu jest zagrożenie dla mieszkańców, dla dzieci, to trzeba po prostu to zagrożenie usunąć i komuś nie ma dyskusji. A tłumaczenie, że tam ktoś postawił samochód, no to przecież od tego jest zakaz parkowania i można to robić. No ale jak nie ma znaku ostrzegawczego, że tam jest szkoła, to jak można się do oczekiwać znaku o tym, że jest po prostu zakaz parkowania i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi tutaj o nawiązaniu do tej dyskusji, która się przed chwilą toczyła. Natomiast chciałbym nawiązać jeszcze do tego chodnika, który jest budowany w Wierzyńcu od 2016 roku, gdzie jest sporządzony projekt, gdzie starosta Łobucki to już nam tyle naobiecywał, że myśmy po prostu już tacy podbudowani byli, nie? To się okazuje, że w tym roku będzie jeszcze budowane, będzie budowane 110 metrów z tego chodnika z 1200 tam czy tam 1300 metrów, które zostało zaprojektowane. Na ten chodnik sołectwo, a można powiedzieć funduszu sołeckiego, fundusz sołecki to jest nasz gminny, zakupione zostało 800 metrów kwadratowych kostki. No i ta kostka leży sobie. Pan starosta, oprócz tego, że po prostu tutaj okłamał radnego Grzyba, powołuje się na jakieś tam ustalenia, rozmowy, których w ogóle po prostu nie ma. No, jedno jest pewne. Obiecał i obietnicy nie doczekał. No, ale na temat tej jego obietnicy już nie ma się wypowiadając publicznie. Ale rzecz jest taka znamienna, że buduje 110 metrów chodnika przy skrzyżowaniu, a powołuje się na to, że na drugiej ulicy po prostu jest problem, bo będzie budowany kanalizacja. Natomiast to, co teraz buduje, to 110 metrów, to z drugiej strony po prostu... Teraz tak, okazuje się, że buduje te 110 metrów naprzeciwko, z drugiej strony drogi, gdzie po prostu chodnik będzie z dwóch stron jezdnią. Bo teraz tam trudno to nazwać jezdnią, nie? Bo jezdnia to wiadomo, nie? To jest pas asfaltu i z jednej strony przynajmniej jest po prostu chodnik, nie? Nie przeszkadza mu to, że po prostu przez ten teren po prostu tego chodnika znowu będziemy ciągnąć po prostu kanalizację. Z jednej strony na tą kanalizację się powołuje, a z drugiej strony buduje te 110 metrów chodnika, wiedząc, że tam będzie ta po prostu kanalizacja. Także to jest takie poplątanie, pomieszanie, po prostu robienie nam po prostu mózgu i niego po prostu. Nie to się zgadzać negatywnie, bo już tyle tych negatywnych określeń trafiłem do tematu, że coś określa. Ja bym proponował i tutaj zwracam się do kolegów radnych, żebyśmy zrobili po prostu do pana starosty, żeby no, co najmniej, żeby po prostu ważył po prostu słowa, które używa w obietnicach. To jest starosta komunii, to jest osoba publiczna, przedstawiciel władzy powiatowej. Po prostu nie może, ja sobie nie wyobrażam, żeby po prostu on kreował jakieś obietnice w imieniu powiatu, a potem jej nie dotrzymał. Bo dla mnie to jest rzecz znamienna. To, co ja zawsze będę powtarzał. To nie jest jakiś tam Kiekura, tylko to jest starosta Kłobucki, który się nazywa Henryk Kłobucki. I on w imieniu powiatu, władz powiatowych, po prostu składa jakąś deklarację, obietnicę, którą powinien dotrzymać. I teraz tak, tam leży 800 metrów chodnika, raczej kostki, 15 tysięcy złotych. Są już, można powiedzieć,
rozdysponowane czy zagospodarowane przez sołectwo. Krótsza do wydania. Tak, koniec roku jest po prostu, można powiedzieć, to, gdzie możemy to wszystko zrealizować. A chodnik nie został jeszcze, budowa chodnika nie została jeszcze rozpoczęta. I tutaj stawiam taki po prostu wniosek, żeby wystąpić z pismem do starostwa, po prostu ja nie wiem, no, o wyjaśnienie, no nie wiem, pociągnięcie do odpowiedzialności, albo niech na przykład starosta sobie zacznie jakiegoś cenzora po prostu wprowadzać, bo on widocznie nie wie, co mówi. Nie wie, co obiecuje i tak dalej. I stawia potem ludzi po prostu przed jakimiś takimi jednoznacznymi sytuacjami, którzy po prostu muszą za niego świecić i czerwienić się. Nie? W tym roku jeszcze po prostu na zebraniu, no, dwa miesiące temu, nie miesiące temu po prostu potwierdzał to wszystko, dobra, że po prostu będzie po prostu... 1 lipca. Tak. Sierpnia. Po prostu ubolewam na tym, że taki przebieg rządzi po prostu naszym powiatem, nie? Jeżeli to pismo... No, ja tu czekam, jeżeli, może... Panie radny, może tak, to pismo, jeżeli by było skierowane, prosiłbym, aby było skierowane do Rady Powiatu. Bo my wtedy to oficjalnie, takie pismo, jako radni zostanie odczytane. Jeżeli to będzie tylko do zarządu, do powiatu, radni teoretycznie o tym nie muszą wiedzieć. Ja nie mogę odpowiadać, panie radny, ja nie mogę odpowiadać, co pan starosta tam na przykład obiecywał prywatnie, no bo nie mogę, no nie. Jeżeli coś takiego będzie, takie pismo dojdzie do Rady Powiatu, do członków Rady Powiatu, pan przewodniczący je odczyta, wtedy no po prostu będzie dyskusja nad tym, nie wiem, czy tam panem staroście się tam, czy nagana, czy no nie wiem, to nie, bo nie odpowiem dzisiaj tego, ale wszyscy radni dowiedzą się o takim problemie. Jeśli można, to proszę o takie... No ja tylko odwołam. Znaczy, ja nie, dzisiaj nic o tym nie mówię, bo... Natomiast tak... chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Został sporządzony projekt. Także tutaj określenie albo sformułowanie takiego określenia, że pan starosta może tam dał jakieś, po prostu złożył obietnicę prywatnie, no to co? Znowu ten chyniek Kiepura to złożył? Nie, starosta był u nas. Proszę państwa. Był u nas starosta i po prostu... I są poczynione po prostu wydatki w tym temacie. Myśmy po prostu zaangażowali swoje środki, no i co? I teraz się okazuje, że my po prostu szukamy winowatego. Mam prośbę. W zasadzie pan radny Zalski doskonale to wszystko wyjaśnił, w czym jest problem. Pan radny Grzyb również. Pan radny Jeziorski doskonale zna ten problem. Jeżeli my, jak tylko może prośba taka, no cóż, my będziemy jeszcze pismo pisać do rady, czy do zarządu, czy może do prezydium rady. Jest tutaj dzisiaj radny przedstawiciel nasz. Jest prośba po prostu do pana radnego, żeby przekazać, że jest taki problem. Jest można najprawdopodobniej, jeżeli będzie mało generalnie tego, co w pamięci pana radnego, no to po następnej sesji myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie będzie protokół zatwierdzony, więc będzie mógł radny Jeziorski zaczytować wprost, co tam, jakie sprawy były poruszane, więc będziemy między sobą korespondować, wytworzymy Bóg wie ile pism i czy do tego organu, czy do innego. Proszę, po prostu taka prośba, żeby, no cóż, będziemy pisać. Proszę to przekazać na razie i tyle. No. Czyli jako radny powiatowy na najbliższej sesji Rady Powiatu obiecuję, że jest w punkcie zapytania radnych, skieruję takie zapytanie do pana starosty odnośnie budowy chodnika, obietnicy i budowy chodnika w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy. Będzie to najszybciej i najsprawniej, bo potem my w piśmie zapomnimy o jednej kwestii, potem zobaczymy, tak, istotna jest radny, wysłuchał wszystko, to myślę, że jest w stanie to przekazać.